historia, którą chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, przedstawić. To jest właśnie historia Krzysztofa Sobolewskiego, ale zanim słuchajcie, go poproszę, chciałbym wyemitować krótkie wideo. Krótkie wideo, bo tak się składa, że Krzysztof Sobolewski dostał się do Karzełka na 555, by podziękować Marcinowi, czyli swojemu osobie Laskowskiemu, który jest jego osobistym rehabilitantem. I słuchajcie, i te nagranie mam, także pozwólcie, że udostępnię ekran i posłuchajmy, co powiedział Fryderyk Karzełek właśnie na tą okoliczność. Bardzo mi się to podoba. Natomiast jeszcze jedną rzecz, jeżeli pozwolicie teraz, ponieważ napisał do mnie Krzysztof Sobolewski. Krzysztof Sobolewski zmaga się ze swoją niepełnosprawnością i chciałbym go spełnić jego prośbę teraz, ale też być może przybliżyć jego sylwetkę. Pamiętajmy o tym, że niepełnosprawność to nie choroba. Ja mówiłem już to wielokrotnie. Niepełnosprawność to niepełnosprawność. Nie jesteśmy w 100% sprawni. Ja sobie czasami robię żarty i mówię, że jestem opóźniony w rozwoju i czasami mi się wydaje, że rzeczywiście tak jest, bo dopiero co skończyłem 58 lat, a chce mi się bardzo żyć i jeszcze chce mi się długo żyć i mam jeszcze sporo marzeń do spełnienia. Napisał do mnie Krzysztof Sobolewski. Napisał: witaj Fryderyku, napisał do mnie wczoraj rano o 5 i nie zdążyłem spełnić, ponieważ ja o 5 nie zdążyłem przeczytać jego wiadomości, w związku z czym spełniam tę prośbę dzisiaj. Napisał do mnie: bywam na spotkaniach klubu 555. Dziękuję Ci za ten klub. Mam 21 lat, urodziłem się z porażeniem mózgowym, całe życie poruszam się na wózku inwalidzkim. Nie mogę też zginać nóg w kolanach. W wieku 8 lat przeżyłem operację, po której rehabilitantka zwijała mi kolano na siłę. Bardzo to bolało i zablokowałem się psychicznie i nie chciałem ćwiczyć. I teraz w życiu Krzysztofa pojawia się ktoś, kogo ja postrzegam może jako anioła. Pojawia się Marcin. I pisze Krzysztof, że ćwiczyć zaczął dopiero 5 lat temu, wtedy po raz pierwszy przed obecny rehabilitant Marcin i zmienił życie Krzysztofa. Dzięki niemu teraz Krzysztof uwielbia ćwiczenia i ma znakomite efekty. Dzięki niemu spełniły się dwa wielkie marzenia i jest dla niego Marcin wzorem. Marcin jest rehabilitantem, nie robi nic na siłę, bardzo wierzy w sukces Krzysztofa, jest serdecznym jego przyjacielem, zawsze może Krzysztof na niego liczyć i dzięki niemu właśnie poznał klub 555. Marcin Laskowski skończył wczoraj jakąś okrągłą rocznicę swoich urodzin, 4 grudnia i chciałbym na prośbę Krzysztofa właśnie przekazać mu serdeczne życzenia urodzinowe. Marcin, dziękuję Ci za to, co robisz dla Krzysztofa. To jest ważne, ponieważ Krzysztof napisał tutaj tak piękne słowa, między innymi dla mnie ważne. Pisze, że robię niesamowite rzeczy, że dzięki temu staje się lepszym człowiekiem, że bywa na klubie, w klubie 555 od sierpnia i życzy mi, Krzysztof, żeby każdy mój dzień był wyjątkowy. Pozdrowienia dla rodziców Krzysztofa, którzy pewnie bardzo kochają swojego syna, dla Stasi i dla Wojtka. Bardzo, bardzo serdecznie Ci Wam dziękuję, że Krzysztof ma dzięki temu, może ze swojego życia też robić arcydzieło, pomimo niepełnosprawności. Krzysztof, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Życzę Ci wytrwałości, miłości, życzę Ci konsekwencji, koncentracji, cierpliwości. A na pewno czekają Cię piękne, wspaniałe dni w Twoim życiu. Tego Ci życzę z całego serca. No myślę, że już ten wstęp był bardzo wymowny i zapraszam serdecznie Krzysztofa. Krzysiu, Twój czas, opowiedz nam o Twojej walce z chorobą i w jaki sposób też tutaj produkty Duolife i Marcin przyczynił się do tego, że ta choroba że ustąpiła, tak? Natomiast dużo wygodniej i lepiej Ci się teraz żyje. Krzysiu, Twój mikrofon weź sobie. Witam serdecznie wszystkich. Powiedzcie mi tylko, jak mnie słychać. Słychać Cię dobrze. Tak jak już wiecie, nazywam się Krzysztof Sobolewski.
Obecnie mam 23 lata, bo to było 2 lata temu. Pochodzę ze Szczuczyna. Jest to małe miasto na Podlasiu. Obecnie mam przyjemność mieć pozycję lidera zespołu w Duo Life. Kilka słów o mnie. Od urodzenia jestem osobą niepełnosprawną. Mimo, że nie chodzę, to stale walczę z tym. Walczę o to, żeby chodzić, o swoją niezależność. Walczę ze swoją chorobą i chciałem wam opowiedzieć, jak Rostik pomógł mi w rehabilitacji moich stawów. Zaczęło się tym, moje kości były bardzo słabe, kruche jak i wręcz przezroczyste. Każdy lekarz, który widział zdjęcie rentgenowskie moich nóg, był przerażony. Czekał mnie poważny zabieg. Miałem zbyt wysokie ustawienie rzepek w stawach kolanowych. I w ogóle nie mogłem ich zginać. To... Przepraszam, ciężko mi o tym mówić. Wracałem wspomnienia. Stale odczuwałem przejmujący ból z powodu tego defektu. Czasem był tak wielki, że budził mnie nawet z głębokiego snu. Budziłem się w nocy. Każda podróż na wizytę lekarską to była dla mnie walka z ogromnym bólem, mimo obklejania wspomagającymi taśmami. Próbowałem wiele środków, ale bez żadnych rezultatów. Nie było żadnej poprawy. Masaże Marcina, fizjoterapeuta, pomagały mi na chwilę. Potem ten ból znowu wracał. Lekarze rozkładali bezradnie ręce. Miałem tak słabe wyniki badań, że odmawiali przeprowadzenia tej operacji. Pewnego dnia podczas właśnie ćwiczeń, masaży, Marcin zaczął opowiadać mi o Duo Life. Pomyślałem, że spróbuję. Lubię wyzwania. Byłem tak zdeterminowany, żeby spróbować wszystkiego. Zacząłem stosować prostik, kolagen, witaminę C, zestaw dzień i noc. Moja determinacja była tak wielka, że miałem wrażenie, że już po 3 dniach mój ból się zmniejsza. Od kiedy obejrzałem film na temat prostiku z doktorem Kardaszem, zacząłem brać większe dawki. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po czasie mogłem wykonywać ćwiczenia, których wcześniej nie byłem w stanie zrobić. Kolejną wielką radość i zaskoczenie poczułem po 1,5 roku suplementacji, kiedy pojechałem na kolejną wizytę lekarską. Była na tyle wielka poprawa, że taśmy zabezpieczające nie były mi potrzebne. Przepraszam. Lekarz, oglądając kolejne zdjęcie rentgenowskie nóg, ze zdziwienia zrobił wielkie oczy. Kości wyglądały znacznie lepiej. Mówił, że to jest szok. Pamiętam wtedy, jak użył tego zwrotu. Znalazł się lekarz, który z takimi wynikami zgodził się zrealizować zabieg, który przywrócił prawidłowe ustawienie rzepek. Po zabiegu produkty Duo Life pomogły mi szybciej dojść do siebie. Rana goiła się błyskawicznie. Te produkty są ze mną nadal. Prostik, kolagen, witace to dla mnie obowiązkowe suplementy. Dzięki nim ciężko ćwiczę, a regeneracja po ćwiczeniach jest 2 razy szybsza. Jestem bardzo wdzięczny doktorowi Kardaszowi i całej Radzie Naukowej za produkty, które przyczyniły się do spełnienia moich marzeń. Moimi marzeniami było znalezienie lekarza, operacja i pozbycie się bólu. Te marzenia się spełniły. Suplementacja poprawiła moje wyniki badań na tyle, że znalazł się lekarz, który przeprowadził ten zabieg, który zwiększył, przywrócił mi ten zabieg raz w życiu tak naprawdę. A bez Duo Life nie byłoby to możliwe. Marcinowi chcę serdecznie podziękować za to, że podzielił się ze mną wiedzą na temat Duo Life, produktów. Pokazał mi, jak mogę wspierać swoje zdrowie i budować własny biznes i zadbać o lepszą przyszłość moją, moich bliskich.
Każdemu, kto poleca, kto ma kłopoty ze stawami, polecam produkty Duo Life. Czuję od tego momentu taką misję. Przede wszystkim Prostik, który jest stymulatorem budowania stawów i tkanki kostnej. Kolagen, który jest podstawą odpowiednich substancji potrzebnych do tworzenia przez nasz organizm niezbędnych tkanek i stawów. Mam też ogromne wsparcie w rodzinie, którzy mi też te produkty pomogły wiele razy. Jedna siła natury działa cuda. Na koniec jeszcze chciałbym podziękować osobom, które bardziej mnie wspierają. Zarówno na co dzień wspierali mnie w tej walce, wspierają mnie teraz. I wspierają mnie w drodze do sukcesu również w Duo Life. Te osoby to moi rodzice. Bardzo im dziękuję, bardzo ich kocham, że zawsze ze mną są. I na koniec chciałem też prosić Marcina, żeby wypowiedział się, co się zadziało. A od siebie jeszcze już naprawdę na koniec dodać, że Duo Life stało się moją pasją i wsparciem w dążeniu do samodzielności. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie. Naprawdę widzę, że bardzo się dobrze przygotowałeś. Świetna historia. No. To niech Marcin teraz coś powie, bo Marcin mógł oceniać, jak to był stan profesjonalista, który widział wiele. Marcin, jesteś tam? Tak, tak, jestem. Witam wszystkich. To proszę, powiedz nam trochę jako osoby, która wiedziała już wiele rzeczy. No tak, ja mam ogromną przyjemność współpracować z Krzysztofem już od 2013 roku. Wtedy to właśnie otworzyłem swoją działalność gospodarczą, obroniłem swoją pracę magisterską. No i spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu. No na początku moim celem było to, żeby mnie polubił, zaufał mi, żeby właśnie znowu jakby zaczął rehabilitację, bo był zrażony, tak jak wcześniej wspominał, co nie? No i dlatego no, on inspiruje mnie swoją wytrwałością, uporem, dążeniem do celu. Układ był prosty. Ja rozluźniam jego tkanki, jego ciało, przygotowuję do ćwiczeń, a on wzmacnia. No i właśnie już 7 lat trwa ta walka. Ustaliliśmy taką strategię indywidualnie dobraną do jego możliwości, do jego potrzeb. No a główny aspekt to właśnie ruch i terapia. A później, gdy się dowiedziałem o substancjach czynnych, które mają efekt terapeutyczny, znaczy ja znałem je wcześniej, innych firm używałem, miałem świadomość tego, że warto się suplementować. No to naprawdę był kamień milowy w jego rehabilitacji. Czyli upór, ruch, konsekwencja przyczyniły się do tego, że przede wszystkim te kolana, stawy kolanowe zaczęły się zginać, bo ma wyprostowane. My walczymy głównie o to, żeby on komfortowo siedział w wózku inwalidzkim, sportowym, dlatego musi zrzucić dużo kilogramów. To też było warunkiem zrobienia tej operacji. To nie było tak, że znaleźliśmy lekarza. Bardzo było trudno znaleźć lekarza. Później był ten lekarz, no i postawił warunek, że musi schudnąć. Dlatego jest to naprawdę bardzo ciężkie, bo on nie stoi, tak? Wiadomo, jak my chodzimy, mamy możliwość wyjścia na podwórko i to jest dla nas problemem, żeby schudnąć, a on no, ma naprawdę podgórko, a zrobił to. Także jeśli chodzi o te substancje czynne, to organizmy mamy podobne, tak samo jak Krzysiek, który chce wsiąść na ten wózek sportowy i jeszcze efektywniej gubić te kilogramy, walczyć swoimi ograniczeniami. Tak samo i sportowcy mają swoje cele, mają te same organizmy, a właśnie prostik, substancje czynne, kolagen pomagają w regeneracji przede wszystkim. Nie wiem, czy wiecie, ale często przy problemach stawowych wpuszcza się kwas hialuronowy. Ten kwas hialuronowy jest brany z grzewieni kogutów.
A właśnie DuoLife, te koguty znowu karmione są algami morskimi, a my bezpośrednio mamy w kolagenie kolagen z alg morskich. Do tego Mumiosilite, który ma w składzie glukosaminę, MSM, hydroninę, wszystko to, gdzie w innych preparatach nastawy jest to uzyskiwane przez człowieka w sposób sztuczny, syntetyczny, a tu mamy wszystko naturalne. Tak? Jeszcze do tego trzeba podkreślić, że kiedyś Krzysztof często się przeziębiał. Jego mama dzwoniła do mnie dzień wcześniej i mówiła, że musimy zrezygnować z rehabilitacji. Było to naprawdę nagminne. Ja teraz od ponad półtora roku nie przypominam sobie takiej sytuacji. My mamy to wszystko zapisane w zeszytach. No, liczby motywują. Krok po kroku robimy sobie kolejne ćwiczenia. Pracujemy nad wytrzymałością. I to naprawdę, no, te substancje czynne i preparaty przyczyniły się do tego, że to no, jest naprawdę na dobrym kierunku. A do tego ja lubię takie spojrzenie holistyczne, czyli tutaj raz, że ciało Krzyśka pomaga w odporności, to wszystko fajnie prosperuje, a do tego ten aspekt społeczny, czyli on dzisiaj może sobie wystąpić, przygotować się do tego, czuje się potrzebny. To też jest bardzo ważne. Taka rehabilitacja naprawdę holistyczna. Także jeszcze raz powtórzę. No, ja uważam, że terapia, różne takie terapie holistyczne, które uwzględniają i powięź mięśniową, terapia wisceralna jest niesamowicie ważna. Do tego, jak ktoś zrozumie, że warto regularnie się ruszać, to już jest dobrze, a jeszcze jak do tego dorzucimy substancje czynne, które mają, jeszcze raz powtórzę, efekt terapeutyczny, to wtedy jest to naprawdę holistyczna taka terapia i uważam, że terapeuta myślący holistycznie powinien sięgnąć po te rozwiązania. Tak? Dziękuję bardzo. A jeszcze raz chciałem pogratulować dla Krzyśka, że podzielił się tą historią, podziękować mu i no, jest. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem jego determinacji i zaangażowania, tak? No i też chciałbym podziękować jego rodzicom, bo bez nich to też nie było to możliwe. Oni go wspierają, czyli my się spotykaliśmy, ja go rozluźniałem, robiliśmy plan treningowy, a później mama z tatą konsekwentnie wykonywali to, tak? I jak miał zapisane jakieś powtórzenia, cykle, to zawsze robił więcej. Jak się pomylił, to zawsze na swoją niekorzyść, tak? A to procentuje. Także dziękuję też Wam, że daliście tutaj szansę do tego, żeby on się podzielił tą historią. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję ślicznie, Marcinie. Dziękuję, słuchajcie, naprawdę to była bardzo, bardzo... Ja bym chciał coś powiedzieć. Tak? Marcin jest cudotwórcą, zmienia życie ludzi. Zmienił moje, zmienił życie wielu. Dziękujemy Ci, Krzysztofie, dziękujemy Ci bardzo, to była naprawdę wspaniała i słuchajcie, myślę, że inspirująca historia.